Właśnie przyjechaliśmy nad jezioro Vättern, największe jezioro w Szwecji. Tam z tyłu stoją trzy kampery. Tutaj spędzimy noc. Idziemy sobie przez las do bardzo dużego jeziorka. Czujecie ten zapach? Zapach lasu. Widzisz drugi brzeg? Nie, nie widzę. Zobacz, jak jest wielkie jezioro, nie widać drugiego brzegu. Widać. Widać? Tak. A to jest wysepka. Żaglóweczka sobie płynie. Tylko uważaj na karaby. Dobra? A wy macie buty do wody? No ja sobie wziąłem. Nie, chyba nie wzięłam. Co? O kurczę, ale woda ciepła. Tylko są kamienie. Trzeba by mieć buty do wody. Jak zeszłego roku Saint-Tropez nie były potrzebne, to tu by się przydało, ale ich nie wzięłam. Ja wzięłam. Godzina 22. Jemy kolację. Jeszcze jest jasno. Słońce sobie zachodzi. Dzisiaj tutaj nocujemy. Dzień drugi nad jeziorem Vättern. Mam plan dopłynąć na tamtą wyspę. Kamienista plaża. No, ale nie wyrzucaj papierów. Nie wolno śmiecić. No i słuchajcie, udało mi się dopłynąć na wyspę. Dystans, który przepłynąłem, to już wam mówię, dokładnie 813 metrów, 25 minut, bardzo spokojnym tempem. Wyspa na jeziorze Vättern zdobyta. A dziewczyny są gdzieś tam na brzegu. Nasz kemping. Ale słuchajcie, woda w jeziorze Vättern jest lodowata. Całkiem przyjemna na te upały. Tak sobie stoimy, musieliśmy się wypoziomować. Cześć. Co wy robicie? U was jest ciepło? Pewnie też. Zależy, kiedy będą oglądać. Obiecałem Julce, że przeczytamy bajkę.
godzina prawie 15 i będziemy czytać bajki o zwierzętach. Plac zabaw na kempingu w Revsand. Jezioro. Huśtawki z opon. Moja huśtawka jest wyższa, a twoja mała. Takie same są huśtawki. Ja wiem. Ale moja jest do góry, a twoja na dół. Co ciekawe, w huśtawkach z opon poprzewracało się w głowach od tego dobrobytu. Zobaczcie. Niby zwykła opona, ale nówka sztuka nieśmigana. Przecież można by z 10 sezonów na niej przejeździć przed założeniem na huśtawkę. I to nie jakieś tam dębice, tylko zobaczymy, pokażemy oponę. Prawdziwe Goodyearki. I żeby nie było, to jeszcze z Polski. Cały bieżnik. Huśtamy się. Napełnianie wody. Zaraz powinno się przelać. No w drugi kamper. Myślałem, że się zmieszczę. To nie wiadomo, czy to jest wina.
widzieliście, mieliśmy bardzo niefajną przygodę, gdzie zetknęliśmy się lusterkami z drugim kamperem. Skończyło się na uszkodzonym kierunkowskazie. Udało się wyłożyć żarówkę i strzeliło nam dolne lusterko. Kamper Szweda miał trochę gorzej, bo poszło mu całe lusterko. A teraz stoimy w Christine Ham w Szwecji i czekamy na opróżnienie szarej wody w takich okolicznościach przyrody. Dansk? Dansk? Ja. Du dansk? Jeg polak, men jeg taler dansk. Ja, så. Du bor i Danmark, eller? Nej, jeg bor fast i Polen, men jeg er uddannet kendt med i dansk, så det er derfor. Okay. Lidt specielt. Ja, hvad skal du nu? Vi tager på ferie. Er det flere i bilen? Ja. Mange? Vi er tre, min kone og min datter. Skal du have vores ID-kort? Kør ind på siden, så tager jeg en titt på andre siden. Ja. Tak. Tak, na pewno. Tak? Julia! Mam ten dowód uszykowy? Det er også tre. Og hvad skal dere i Norge? Ja, vi tager til Oslo først. Ja. To dage på campingplads, og så tager vi til Bergen bagefter. Ja. Vandrer lidt i fjellene, og ja, ingen feste planer. Ja, vi var lige fire dage i Sverige, og så. Ja. Hvor har dere været i Sverige? Det var meget varmt. Altså, vi var i, i Stockholm. Altså, vi tog færgen fra Polen til Ystad, ja. Og så kørte vi til Stockholm, og så overnattede vi os på vej til Norge ved Vätternsyn. Ja. Ja, og så skal dere videre fra Norge, eller? Nej, vi tager hjem, hjem efter Norge. Ja, altså det er en bobilen, den er lejet ud, og vi skal aflevere den i Polen, den ligner. Ja, hvis dere leger bobilen? Ja. Vi har nogle enkelte flasker øl, og, ja. Og så to flasker sprut. En whisky, og så en gammel dansk. Og jeg skal have dig. Hvad så det? Ja, de taler ikke dansk, det er svært. Kun polsk. Ja. Så fine. Ja. Med katter i. Ja. Er der noget, jeg skal vise dig? Ja, hvor har den her polen, så du? En gang til. Den er den. Ja. Du så den. Det er bare du som snakker dansk. Ja, det er bare mig. Du snakker bra, da. Tak.
lært rigsdansk, det er også et fremmedsprog for mig, så, ja, men så jeg taler langsomt og tydeligt. Ja, men det er bra. Ja, så vi har den her flaske. Ja, ja, så. Og så den her. Så to flasker. Ja. Ja. Ja, men det blir bra. Det blir veldig fint. Takk for å ha god tur. Takk. Have a nice trip. Thank you. Because you don't speak Danish. No, no, I'm English. Yeah. Norwegian is very similar. Yeah, very. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Ha det. Ha det. Lejet en plads på Ekeberg Camping. Der må dere kjøre rundt ned til Ryne opp igjen. Her? Det går ikke, der endevei, tror jeg. Okay. Hvor skal jeg så køre hen? Kjøre tilbake ned til Ryne opp igjen, for at her det så mange biler. Ok. Ja. Takk. Så må du også gå i hatt. Ja. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Tak, to może u nich pada i zimniej, to już nie. Turn left, head southwest. Turn right. Then your destination will be on the left. A jaki masz pomysł? Gdzie mamy tutaj? Chyba tutaj. Er det den vej, vi skal køre til camping? Ja, der er her. Okay, tak. Vi bør jobbe lidt, skjønner du. Det kan være lidt i vejen. Okay. Beklager. Det er fint. Tak. Så? Tak, den der. Chociaż wiadomo, że ten, ty chciałeś den zagadać, bo ładny. Przecież ona niepełnoletnie nawet. To jest recepcja. Dobra, to przyparknę tam. To nie zachodź. Ej, fajny camping, nie? No. Nie spadnie.
No i przyjechaliśmy do Oslo. Trochę było problemów z najazdami, bo tutaj od wczoraj pada deszcz i zrobiło się bardzo wilgotno. Takie ładne błotko. No ale udało się tu wjechać na drugi stopień, tam na pierwszy. Problemem było to, że przednie koło mocno mi się tutaj ślizgało. No, duży kemping. Wczoraj był tu koncert rockowy, więc jeszcze sprzątają. A tu mamy widok na Oslo. Czy też Oslo, jak to Norwegowie mówią, nie wiem czy dobrze wymawiam. A tutaj efekty naszej szwedzkiej stłuczki lusterkami. Żarówka wymieniona, więc kierunkowskaz działa. Lustro udało znaleźć się na drodze. Popękało i tak wygląda. Na szczęście to główne jest całe i nienaruszone, więc da się jechać i coś widać. Mam tylko nadzieję, że do tej żarówki nie dostanie się woda i nie będzie jakiegoś zwarcia. Tym bardziej, że pogoda jaka jest, każdy widzi. No idziemy podłączyć prąd. Akurat mamy blisko zasilanie. Więc przedłużacz nie będzie potrzebny. Troszkę nam się tutaj przewracało. Natomiast będzie pewnie potrzebna przejściówka. Tak, zgadza się, bo zwykłe kontakty, które tu są, są zajęte. A nie, są tam niżej. Na klasyczną taką wtyczkę. W Szwecji wszędzie były na trzy bolce. I trzeba było zmieniać. Natomiast tutaj powinniśmy się bez problemu podłączyć. Taką mam nadzieję, że się uda. To możemy podpiąć zasilanie do kampera. Kabla idealnie starcza. Na początku zastanawiałem się, co zrobić z tymi dwoma zaślepkami, które jak widzicie do kształtu idealnie tak pasują i tu dość długo myślałem, ale okazuje się, że trzeba ją po prostu tą zaślepkę włożyć tam do środka. I wszystko ładnie wchodzi. Powinniśmy już mieć prąd. To teraz jeszcze w ramach przygotowań odkręcimy butlę z gazem, żeby można było gotować. Tutaj mamy gazbanka, który powinien nam starczyć na cały wyjazd. W razie czego można go napompować. No i mamy też nieużywaną zwykłą butlę, którą też w razie czego można podpiąć. Zamknięta. To do zobaczenia później z centrum Oslo. Wychodzimy do miasta. Idziemy na spacerek do centrum przez park. Są różne rzeźby. Przed chwilą minęliśmy gadającą w latarnię. Gadająca latarnia. Spóki. Jakbym szedł tu w nocy, to bym się przeraził. Coś wisi na drzewie. Jakiś kosmita.
Julia, zobacz, jaki stwór srebrny tam na drzewie wisi. Widzisz? Patrz, jaka rzeźba. Widzisz, jaką rzeźbę? No, widzę rzeźbę. Ciekawe, co to jest. Teraz się dowiemy, co przedstawia. Mamo, co to jest? Ale jak się nazywa to? To kraczące. Odlane spojrzenia. No dobra, powiedzmy, że są to spojrzenia. Jak wam się podobały odlane spojrzenia? Ile? Ładne. Ładne? A idziemy dobrze? Tak, musimy zejść w dół. Ja sama poradzę. Ostrożnie. Zeszliśmy ze ścieżki parkowej na ścieżkę miejscową. Albo udeptaną przez miejscowych, albo wypłukaną przez deszcz. Trochę to tak wygląda, jakby tu spływało dużo wody. I właśnie pada coraz mocniej. No to będzie punkt widokowy. Chodź, Ula, założymy kurtkę. Tu siedzi na koniu. Trochę się mocno rozpadało. Rzeźba ma z każdej strony profil. Jak widzimy, to jest płaska. Nie. Jest płaska, trójwymiarowa głowa. Bardzo ciekawy kształt. Jestem potworem. No to opowiedz do nich, że się tam bawi. Zjeżdżaj na zjeżdżalni. Ale jest mokra. Nie szkodzi. Tu jest testa? No.
Ponieważ ostatnio jest moda na pokazywanie paragonów i cenników z nadmorza, to pokażemy Wam kartę menu z restauracji, gdzie właśnie zamawiamy pizzę. Pizza chorizo 239 koron. Pizza margarita 189. I pizza al salmone 239. To nasze zamówienie. Wybraliśmy Ci pizzę margaritę. Złapał nas mega deszcz. Przestało trochę padać. Idziemy pod górę naszego parku i znaleźliśmy taki wikiński domek ze smokami na szczytach dachu. Jak wikińskie łodzie. Idziemy pod górę. Ale jesteśmy mokrzy. Troszeczkę, ty masz kurtkę przeciwdeszczową. A ty nie masz kurtki. Ja nie mam. Więc cały jest mokrzy. Tak. Chyba prysznice. Prysznice wyglądają tak. Dostajecie na wjeździe kartę, którą trzeba tutaj odczytać i wtedy mamy wodę za darmo, ile chcemy. Ciepła i zimna. W miarę okej. Pierwszy w życiu jedzie tramwajem. Dziewczyna z Poznania jechała tramwajem. W Poznaniu jedzie w Oslo. I robi się upał. Trzeba by teraz założyć sobie letnie ciuchy. Płyniemy właśnie statkiem na wycieczkę po wyspach dookoła Oslofjordu. Wszystko w cenie dobowego biletu na komunikację miejską w Oslo.